halo, witam ponownie w ten sobotni poranek, 2 stopnie na plusie, marzec już, mam nadzieję, że pogoda dzisiaj będzie lepsza niż przez ostatnie 2 dni. Wyjeżdżamy, aby popracować na linii 176 i rozpoczynamy z krańca plac Hallera. Ostatnie dni przyniosły nam nowość w postaci informacji, że oto Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podpisał w końcu umowę z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki na obsługę komunikacyjną 50 autobusami w Warszawie. Ci, którzy śledzili zmagania związane z drugą częścią przetargu na łącznie 100 brygad 12-metrowych, wiedzą, że ta pierwsza część przebiegła bez problemów i autobusy z tego przetargu od 1 grudnia zagościły na ulicach Warszawy. Natomiast druga część, czyli te drugie 50 brygad na 12-metrowce, gdzieś tam zaginęła w otchłani procedur odwołań i tym podobnych spraw. Organizator wskazał firmę ITS Michalczewski, ale inna firma, która zaproponowała lekko niższą cenę, odwołała się. Od wyników przetargu i odwoływała się aż 2 razy i w końcu odwołała się skutecznie. W związku z tym bodajże w grudniu zeszłego roku zarząd wskazał firmę PKS Grodzisk Mazowiecki jako zwycięzcę tego rozegrania czy tej rozgrywki i właśnie teraz na dniach, na początku marca, umowa została podpisana. Późno, bo późno, jeśli mnie pamięć nie myli, to autobusy z tego drugiego przetargu, tej drugiej 50-tki, miały wyjechać na ulicę Warszawy od 1 stycznia 2017 roku, wyjadą ostatecznie pod koniec sierpnia 2017 roku, o ile oczywiście nic złego po drodze nie nastąpi. No i teraz oczywiście jest larum, no bo wygrał przewoźnik, który, co by tu dużo nie mówić, wprowadzał w transporcie miejskim w Warszawie wyjątkowo dziwne reguły gry, tak bym to powiedział. W związku z tym trwała batalia o to, aby on nie wyjechał, jednakże tak przygotowano warunki przetargu,
że Grodzisk ostatecznie bierze drugą pulę, czyli bierze drugą pięćdziesiątkę autobusów. Nie będę tutaj biadolił, nie będę mówić, że to źle, bo jak dobrze pamiętam, pewna firma na M, która też nie miała super pasy, wcześniej wygrała przetarg na stówkę, 50 kebabów przegubowych i 50 krótkich 9-metrowych solarisków. I teraz według mojej wiedzy wywiązuje się z tego przetargu wręcz wzorowo. To jest oczywiście moja wiedza. Nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości, ale obserwuję, widzę, rozmawiam ze znajomymi, że jest dobrze. I to jest najważniejsze. Jest dobrze i tego się trzymajmy. Natomiast w przypadku Grodziska sprawy stoją na razie pod znakiem zapytania, bo warunki przetargu, w jakich występowała wcześniej firma na M, druga w kolejności firma na A i obecnie ten Grodzisk, są tak wyśrubowane, że aby je spełniać przez cały okres kontraktu, powtarzam, przez cały okres kontraktu, czyli przez całe 8 lat, należy wręcz modelowo zarządzać parkiem autobusowym, ale także i umieć zjednać do siebie pracowników, bo przecież tymi autobusami ktoś będzie kierować. I tu jest pewne pole do popisu dla firmy z Grodziska, ponieważ do tej pory według mojej wiedzy, według tych plotek, które krążyły na mieście, część tych plotek pewnie gdzieś tam była prawdą, bo przypomnę, że parę lat temu pracownicy tej właśnie firmy zastrajkowali i nie wyjechali na ulicę. W proceście ten strajk był przeciwko warunkom pracy i płacy w swojej macierzystej firmie. Więc mamy dane wynikowe. A zatem, jeśli ta firma będzie pracować w Warszawie przez następne 8 lat na nowych autobusach, przypomnę, są to Solaris Urbino 12, myślę, że nadal trzeciej generacji, która jest sprawdzona już, która jest dopracowana. Teraz jest tylko kwestia wyboru odpowiednich silników i skrzyń biegów oraz wyboru tych dodatków związanych z prowadzeniem ruchu w sieci ZTM, czyli ten system informacji liniowej, kasowniki, przyciski, oczywiście do drzwi też również biletomaty. W związku z tym są to Solarisy Urbino 12 oraz, jeśli mnie pamięć nie myli, to 5 manów zasilanych na biodiesel. Takie są propozycje firmy z Grodziska. I teraz warunki przetargu oraz realizacja tego przetargu, te wszystkie obostrzenia, które są wpisane w ten cały system nowych przetargów, jest pokłosiem tego, że kiedyś jedna z firm, nie będę mówić która, ale myślę, że wiecie, o którą chodzi, robiła wszystko, żeby te warunki ówczesne, łatwe, lekkie, przyjemne naginać do swoich potrzeb. I obecne zapisy kontraktu są pokłosiem właśnie tych działań tejże, głównie tejże firmy. Tej jednej firmy, o której
Wy wiecie, o której ja myślę. Obecnie istnieje system punktów karnych, po przekroczeniu ilości których otrzymuje się zmniejszone wynagrodzenie za pracę przewozową. Jest też marchewka, bo tamto to był kijek. Marchewka jest. Jeżeli otrzymujemy poniżej tej określonej liczby punktów karnych, wtedy znaczy się, że prace zostały wykonane na wyższym poziomie niż zakładany i jest dopłata. W związku z tym ja myślę, że zarząd transportu miejskiego będzie skrupulatnie oceniał każde uchybienie, tak żeby powtórki z historii nie było. Nie może być powtórki z historii, jeśli chcemy, żeby ta komunikacja miejska w Warszawie w wykonaniu firmy PKS Grodzic Mazowiecki była na takim samym poziomie, jak u pozostałych przewoźników. Ale jest jeszcze inna kwestia, bardzo ważna. Kwestia następująca. Skąd wziąć pracowników do obsługi tego przetargu? Bo przypomnę, że należy mieć pracowników na umowy o pracę. Wszyscy oni muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Tam jest określona konkretna skala czy poziom znajomości języka polskiego. Nie pamiętam, czy to jest B1 czy A2. Poza tym muszą oni wszyscy uzyskać certyfikat w ZTM-ie. I teraz, skąd firma weźmie pracowników, skoro już teraz istniejące obecnie firmy borykają się z problemami, bo IMZA cały czas poszukuje pracowników i u nas też można byłoby aplikować. I w Europie potrzeba pracowników, i w Mobilisie na nowych kontraktach też trzeba pracowników. W związku z tym, skąd wziąć tych pracowników posiadających certyfikat? Bo umówmy się, ja zdawałem egzamin na ten certyfikat. Umówmy się, sprawa nie jest wcale prosta, bo trzeba przejść trochę przepisów, trzeba siedzieć w tym, i ktoś, kto idzie prosto z ulicy, nie mając wcześniej do czynienia z komunikacją miejską, w mieście stołecznym Warszawa, no obawiam się, że jest w stanie nie zdać tego egzaminu. W związku z tym, skąd oni wezmą pracowników, nie wiem. Na pewno będą musieli zaproponować dobre warunki pracy, chociażby na początek, żeby wyjechać zgodnie z planem, żeby obsadzić te wszystkie brygady, czyli część brygad całodziennych i mniejszą część brygad szczytowych, czyli tak zwanych dodatków. Więc na pewno będą musieli zaproponować lepsze warunki niż obecnie proponują inni prywatni przewoźnicy. Oczywiście pracuje tam sporo osób z Ukrainy, ale oni nie władają językiem polskim w takim stanie. O, tam widzicie się na samochodzie na bez światełek. Myślę, że kierowca chyba nie obudził. Jesteśmy już na placu Hallera. Mamy jeszcze 12 minut do odjazdu, więc spoko. A jechałem wolniutko, żeby nie być za wcześnie. No bo po co? Kontynuując. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że część tych osób, które obecnie pracują w PKS-ie, będzie w stanie zdać egzamin z języka polskiego, uzyskać certyfikat i
I część z tych osób zda ten egzamin na certyfikat. Ale certyfikat też łatwo może stracić. Bo dostając certyfikat, ty gwarantujesz, że znasz układ komunikacyjny w Warszawie, nie tylko swoje linie, ale linie też obsługiwane przez innych. Przewoźników. Z grubsza chociażby znasz tę linię. W związku z tym pytanie jest następujące. W jaki sposób oni tych pracowników nabiorą? I tu myślę, że dla ZTM-u jest pole do manewru. Czyli pilnować realizacji kontraktu. Sprawdzać stan techniczny autobusów. Bo i tak po kilku latach od rozpoczęcia pracy przewozowej te autobusy muszą wszystkie przejść dodatkowe badania, czy nadal są sprawne. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że 7-letni autobus jest drzemkiem. A więc sprawdzanie, sprawdzanie i jeszcze raz sprawdzanie. Tego się trzymajmy. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.